Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Zero, zero na 64. Zgłaszam się. Będziemy zatrzymywać do kontroli pojazdu. Przyjął. W przyszłości też chciałbym zostać policjantem. Jednak aby mógł tego dokonać, potrzebna jest mi dobra i rzetelna szkoła. Takie możliwości daje mi Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Jeśli tak jak ja chcesz spełnić swoje marzenia, zapisz się do klasy o profilu policyjnym. Zapraszamy do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie imienia Wincentego Witosa, mieszczącego się przy ulicy Niepodległości 17. W sprawie naboru informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 74 13 364. Marca, Aneta Łącka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym o losach Bolkowskiego Zamku, o play-offach do pierwszej ligi oraz o wydarzeniach kulturalnych w Centrum Kultury. Zamek w Bolkowie jest jednym z najbardziej znanych zabytków śląskiej architektury średniowiecznej. Do niedawna istniało zagrożenie, że akt własności tego obiektu zostanie odebrany gminie Bolków. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miał zamiar przekazać działkę, na której znajduje się zamek na rzecz Skarbu Państwa. W piątek 26 lutego, na skutek tego, że decyzją minister spraw wewnętrznych i administracji uchylił decyzję komunalizacyjną z 1991 roku i de facto spowodował początek drogi odebrania działki 320, bo ona jest przez 4 związane z zamkiem, odebrania gminie Bolków i przekazania na rzecz Skarbu Państwa. Jako organ zaskarżyłem tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 26 odbyła się rozprawa i muszę się pochwalić, że razem z Kancelarią Prawną stawałem na tej rozprawie i decyzją sądu zamek został przy Bolkowie. Sprawa jednak została wyjaśniona w sądzie. Właścicielem warowni pozostanie nadal gmina Bolków zgodnie z umową podpisaną przez burmistrza Jarosława Wrońskiego. Obiektem zarządzać będzie Muzeum Karkonowskie w Jeleniej Górze. Jest na 30 lat podpisana umowa dzierżawy z roku 2008, ale właścicielem jest gmina Bolków i wszelkie zmiany, wszelkie działania na zamku muszą być uzgadniane z właścicielem. Czyli Muzeum Karkonowskie, czyli strona marszałkowska musi z nami rozmawiać. Przejęcie działki przez Skarb Państwa oznaczałoby utratę możliwości decydowania o inwestycjach oraz imprezach organizowanych na terenie zamku. Nic nie było nagle, następuje proces, że ministerstwo doszukuje się pewnej nieprawidłowości i chce, mówiąc krótko, odebrać gminie. Byłaby to niepowetowana strata dla naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też do końca sił, jak tu będę ja i myślę radni, wszyscy będziemy bronić tego naszego stanu posiadania. MKS Sudety w pierwszej lidze. To już nie marzenia kibiców, ale realny cel do zdobycia. Decydujące mecze odbędą się w Kamiennej Górze za niecałe 2 tygodnie. Na koniec sezonu drużyna z Kamiennej Góry pod skrzydłami trenera Jacka Kurzawińskiego uplasowała się na drugiej pozycji w tabeli, co umożliwiło siatkarzom grę w play-offach. Jest to już tylko krok od meczu, a awans do pierwszej ligi. Na pewno posiadanie w pierwszej lidze drużyny, obojętnie jakiej dyscyplinie, ale siatkówka jest popularna przecież u nas, to duży splendor i dla miasta i reklama dla miasta, jeżeli mądrze się do tego podejdzie. Jednak samo zwycięstwo nie wystarczy, aby utrzymać drużynę pierwszoligową. Klub potrzebuje znacznego wkładu finansowego. Jak zadeklarował burmistrz Krzysztof Świątek, miasto postara się pomóc. Tak jak fachowcy podają, bardzo skromnie, są to sumy rzędu 500-600 tysięcy złotych. Takie kwoty, żeby klub mógł w pierwszej lidze funkcjonować w stopniu dostatecznym. Ja uważam, że Kamienną Górę i stać na to, żeby taki klub funkcjonował w pierwszej lidze, oczywiście wymaga to wysiłku, aby połączyć
połączyć wysiłki samorządu miejskiego z wysiłkami prywatnych przedsiębiorców i ewentualnych sponsorów. Wiem, że są zainteresowani sponsorzy, ale warunek jeden – awans do pierwszej ligi. Oprócz samorządu klub będzie miał możliwość uzyskania sponsorów, którzy w znacznej części pomogą finansowo drużynie. Przypomnijmy, kamiennogórska drużyna otarła się już raz o wejście do pierwszej ligi, jednak ten cel nie został osiągnięty. Mamy nadzieję, że tym razem MKS-owi uda się odnieść zwycięstwo, co może zapewnić miastu Kamienna Góra i całemu regionowi wielką promocję w skali całego kraju. Centrum Kultury w Kamiennej Górze zaprasza w nadchodzący weekend na dwa wydarzenia kulturalne. Tym razem zespół pod kierownictwem Jacka Bruściaka przygotował spektakl na podstawie sztuki Dwa Teatry Jerzego Szaniawskiego. Widzowie będą mieli okazję podziwiać klasykę sztuki teatralnej. Autor w specyficzny sposób przedstawia swoją oryginalną koncepcję teatru. Godzina 19, najbliższy piątek. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów zespołu, wszystkich, którzy nigdy nie byli na tym spektaklu, bo to spektakl na naprawdę wysokim poziomie. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Centrum Kultury. Cały czas śledzę próby tej sztuki, naprawdę kawał wspaniałego teatru. Drugim wydarzeniem będzie sobotnie spotkanie z muzyką etniczną. Akademia Dźwięku i Ciszy zaprezentuje specyficzny rodzaj muzyki dla prawdziwych koneserów. Grupa ta grając tworzy atmosferę pełną uniesienia, elementów jazzu, inspiracji ludowych i transowości. Po raz pierwszy tego typu koncert będzie miał miejsce w klubie CKM Music Box. Wyjątkowy, szczególny koncert w naszym klubie. Po raz pierwszy w tak znakomitym wykonaniu muzyka etniczna świata. Adicz, Akademia Dźwięku i Ciszy. Godzina 19, najbliższa sobota. Bilety w cenie takie jak wszystkie koncerty w tym klubie, 10 zł. Godzina 19. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na następne wydanie programu informacyjnego w piątek. Do zobaczenia.